Ksiądz podczas mszy ogłosił wiernym, że w świątyni nie można zarazić się koronawirusem dzięki zastosowaniu kosmicznej technologii. Szokujące słowa proboszcza obiegły całą Polskę. Duchowny wierzy, że dzięki jednej rzeczy parafialny kościół stał się bezpieczną strefą. Ksiądz jest przekonany, że dzięki jednej rzeczy jego kościół jest strefą całkowicie wolną od koronawirusa. Proboszcz ogłosił wiernym, że dzięki kosmicznej technologii nie zarażą się COVID-19 w świątyni. Szokujące słowa duchownego obiegły cały kraj. Ksiądz jest przekonany, że dzięki urządzeniu zainstalowanemu w kościele, świątynia stała się wolna od groźnego wirusa, jak donosi lokalny serwis internetowy Nowy Targ 24. TV, w czasie ogłoszeń duszpasterskich podczas mszy w parafii JW Jana Pawła II w Nowym Targu, ksiądz przekazał parafianom szokujące informacje. Proboszcz zapewnił wiernych, że świątynia jest bezpieczna i wolna od zagrożenia COVID-19 dzięki zainstalowanemu w budynku urządzeniu, które neutralizuje wirusy. W tym momencie to wszystko pracuje. Proszę się nie martwić, w tym momencie nikt w naszym kościele nie może się zarazić ani grypą, ani COVID-em, ani żadną inną bakterią czy wirusem. To są technologie kosmiczne. Obecnie Boeing montuje te urządzenia w nowych samolotach, które produkuje. To wszystko sprawia, że w liturgii można uczestniczyć bez maseczki. Ale jeśli ktoś chce być w maseczce, to proszę bardzo, ja mu tego nie zabronię. Natomiast tak jak mówiłem, nie można się w naszym kościele niczym zarazić, miał powiedzieć KS. Kan. Jan Karlak, cytowany przez portal nowytarg24.tv. Ksiądz proboszcz zapewnił wiernych, że nie mają się czego bać podczas uczestnictwa w nabożeństwach, kościół PW. EŚW Jana Pawła II w Nowym Targu otrzymał certyfikat Bezpieczny Kościół. W tym tygodniu nasz kościół został wyposażony w system do sanityzacji powietrza i pomieszczeń oparty o technologię fotokatalizy, promieniowanie UVC i utleniania tlenkiem tytanu, TiO2, w wyniku którego powstaje nadtlenek wodoru, H2O2, pracujący podczas użytkowania obiektu przez ludzi oraz system do ozonowania, O3, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń poza użytkowaniem obiektu przez ludzi. Zastosowane systemy skutecznie usuwają bakterie, wirusy, grypa, COVID-19, pleśnie, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Neutralizują 99,9% bakterii, wirusów i grzybów. System zabezpiecza przed zakażeniami pomiędzy ludźmi, przekazała parafia na swojej stronie. W kościele faktycznie zainstalowano nowoczesne urządzenie pozwalające na sanityzację powietrza, nie zapewnia ono jednak całkowitego bezpieczeństwa. Słowa proboszcza parafii z Nowego Targu skomentował właściciel firmy Strzybini, która zamontowała urządzenia w świątyni i wystawiła jej certyfikat Bezpieczny Kościół. Piotr Czech wyznał, że ksiądz się trochę zagalopował.
Urządzenia faktycznie pomagają dezaktywować patogeny, jednak nie działają od razu i nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa. Mężczyzna podkreślił, że w związku z tym nie można rezygnować z maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zresztą przepisy nakazują używanie maseczek w kościołach, zaznaczył właściciel firmy. Źródło: RMF FM.